20 ostruckie dni morza i 4 festiwal krainy kanału Elbląskiego tradycyjnie zainaugurowały regaty żeglarskie. Przy wietrze 3 w skali Beauforta na start zgłosiło się około 30 załóg. Z Ostródy i Ławy mimo Młyna, Tczewa, Susza, Szałkowa i Torunia. Rozegrano wszystkie zaplanowane 3 biegi. W klasie otwarto-pokładowej wygrała załoga jachtu Retman. W klasie T1 Sportina Granatowa, w T2 najszybsza była łódka Sea Lux, w T3 Graszka 2, a w Focus 650 Sparrow. Zawody zaliczane są do cyklu 4 regat o żeglarski Puchar Mazur Zachodnich, którego rozstrzygnięcie nastąpi na koniec sezonu. W ramach morskiej imprezy ku ironii odbywającej się na jeziorze zorganizowano spacerowe rejsy promocyjne statków żeglugi ostrucko-elbląskiej. Na pokład mógł wejść każdy po uiszczeniu 5-złotowej opłaty i tak za 5 złotówek wykupywano 30-minutową wyprawę. Zwiedzanie Drwęckiego cieszyło się dość dużym zainteresowaniem. Po południu nieliczni przybyli na odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Adolfa Teclafa w związku z jubileuszem stulecia żeglugi po kanale. Wśród przybyłych była także rodzina pioniera ostruckiej turystyki. Teclaf uruchomił rejsy na jeziorach i kanałach w 1912 roku. Rozwój niebanalnej inicjatywy wstrzymała pierwsza, a następnie druga wojna światowa. W 1948 roku następuje przełom i dynamiczny rozwój, który trwa po dziś dzień. Kanał jest jedyną tego typu atrakcją w Europie. Kolejną z propozycji był trójmecz piłkarski na wodzie pomiędzy reprezentacjami powiatów Ostruckiego, Elbląskiego i Iławskiego. Do zabawy niezbędne były pontony, no i oczywiście piłka o średnicy 1,5 metra. Samorządowcy mimo przelotnych opadów i chwilowych problemów organizacyjnych ruszyli do wspólnej rywalizacji. Trzeba przyznać, niezwykle widowiskowej. Jesteśmy w projekcie kanałowym tak zwanym, na którym udało nam się wspólnie, 3 samorządów, pozyskać ponad 3 miliony złotych. Te 3 miliony złotych promują nasz kanał. Promują nasz kanał w świecie, promują kanał w Polsce, ponieważ ten kanał na dzień dzisiejszy jest jedynym funkcjonującym kanałem na świecie tego typu. Dni morza w Ostródzie organizowane są od 20 lat. Niestety rozrywek nie przybywa, lecz ubywa. Z okazji jubileuszu dotarliśmy do nagrań z początku lat 90. Oto przedsmak pamiętnych czasów, które wyemitujemy za tydzień w programie Nasze Morze 2 dekady temu. Już teraz gorąco zapraszamy do oglądania i wysłuchania wspomnień jednego z pomysłodawców imprezy, czyli Waldemara Skarżyńskiego.